Córka nie miała pojęcia, że ktoś, kogo zna od tylu lat, może okazać się tak bliską dla niej osobą. Dopiero po 17 latach przeprowadzono badania, które ujawniły prawdę. Przeżyła prawdziwy szok. Jego córka zawsze była niezwykle empatyczna i skora do nawiązywania nowych znajomości, dlatego zupełnie nie zdziwiło go, gdy w ich domu nagle zaczęła pojawiać się nowa przyjaciółka. Ku jego zaskoczeniu, dziewczyny stały się sobie naprawdę bliskie i nic nie wskazywało na to, by cokolwiek miało to zepsuć. Po wielu latach niezwykłej znajomości obie rodziny w końcu się poznały. Niedługo potem na jaw wyszła prawda, której nikt się nie spodziewał. Znały się 17 lat. Ani on, ani jego córka nie podejrzewali. Badania genetyczne ujawnią taką prawdę. Historia Ashley Thomas i Latoy Wimberly zdecydowanie przejdzie do historii. Poznały się jeszcze będąc nastolatkami, a przyjaciółkami były przez 17 lat. Dziewczyny stały się sobie niezwykle bliskie, wszystko robiły razem i ufały sobie bezgranicznie. Znajomi żartowali nawet, że zachowują się jak siostry, a co więcej, tata Latoy, Kenneth, także twierdził, że traktuje Ashley jak własną córkę. Z roku na rok stawały się sobie coraz bliższe. Pewnego dnia Latoya opublikowała w sieci wyjątkowe zdjęcie upamiętniające zaręczyny. Na fotografii była widoczna ona, jej ukochany, ojciec i oczywiście oddana przyjaciółka. Fotka dotarła do mamy przyjaciółki Thomas, która rozpoznała Kennetha, wspominając, że przed laty on i mama Ashley byli parą. To dało wszystkim do myślenia na tyle, aż zdecydowano o zapoznaniu obu rodzin. Informacja o dawnym romansie szybko została potwierdzona, a to zmotywowało Latoy, jej tatę oraz przyjaciółkę do wykonania badań genetycznych. Gdy otrzymali wynik, nie mogli uwierzyć własnym oczom. Okazało się, że dziewczyny są siostrami. Choć przyjaźniły się od 17 lat, żadna nie miała o tym pojęcia. Dzisiaj grzeje, 1. Nie żyje kolejna osoba zakażona koronawirusem w naszym kraju, 2. Wiadomo, ile osób w Polsce naprawdę może mieć koronawirusa. Ekspert podał liczby. Po ujawnieniu prawdy okazało się również, że Ashley i Latoy mają ze sobą o wiele więcej wspólnego niż wydawało się nawet im samym. W dzieciństwie miały przerwę między przednimi zębami, dlatego obie teraz noszą aparat ortodontyczny, a to jeszcze nie koniec. Latoya i Ashley, choć osobno, rozpoczęły własny biznes. Ponadto, urodziły w tym samym czasie, a gdyby tego było mało, ojcami ich dzieci są bracia, z którymi dziewczyny zaczęły się spotykać kilka lat temu. Najlepsze newsy dnia, źródło, O2. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. Na Google News.